Cześć, witam serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją pewnego produktu, a jest to produkt oczyszczający do twarzy. Jest to żel oczyszczający do twarzy Vichy Normalerm. Chciałabym powiedzieć parę słów na jego temat z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wszyscy zrobili recenzję i wszyscy mają coś na temat tego żelu, więc i ja. A drugi powód to taki, że chcę przestrzec osoby przed nim, no bo jest to raczej dla mnie bubel. W promocji i w cenie pochodzenia hurtowej kupiłam jedno opakowanie za 17 zł z groszami. Drugie kupiłam razem z kremem matującym, też w promocji za, nie pamiętam, chyba 40 czy coś takiego. Więc wyszło za sam żel około 20 parę złotych. Cena właśnie rynkowa, dokładnie nie pamiętam, tu będziecie gdzieś mieć ile on stoi, że tak powiem, cenowo. I co on takiego fantastycznego ma? Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, to pisze producent. Nie zawiera mydła, hipoalergiczny, testowany na skórze wrażliwej, no i posiada ten kwas. No i ma oczyszczać zaskórniki. Ja zużyłam dwa opakowania po 200 ml. Pierwsze opakowanie niestety pod koniec zepsuła mi się pompka, gdzie w żelu za taką cenę wydaje mi się, że powinna ta pompka działać wyśmienicie. Drugi minus to ta, że tak powiem, rurka, która jest w środku. Jest dla mnie za krótka. Powinna być troszkę dłuższa, dochodzi tutaj aż do końca i wtedy można cały produkt zużyć, a tak niestety ona dochodzi ledwo co do dna i niestety zostaje dość dużo tego żelu. Trzeba rozkręcać i babrać się i tak dalej. Jest on dość gęstym żelem zielonkawym o specyficznym zapachu. Takim dość świeżym, dość świeżym takim, może nie mydlarnianym, a żelowym. Wszelkie żele, coś mi do oka teraz spadło, wszelkie żele do kąpieli, żele do twarzy właśnie w podobny sposób jak dla mnie pachną, taką podstawą żelową, to tak właśnie pachnie, ale specyficzny jest to zapach, wszystkie inne żele do twarzy jakie używałam mają trochę inny ten zapach, ten jest specyficzny. Myję, bardzo mocno się pieni, ja go muszę wielokrotnie spłukiwać z twarzy, bo niestety w brwi i brzęsy się wtapia tapiana i nie chce zejść, więc wielokrotnie muszę spłukiwać. Ja używam go razem z taką szczoteczką, do twarzy. Ja te szczoteczki kupiłam w cenie 2,50 na Allegro. Są dość szorstkie, bardziej szorstkie niż te, co można kupić na przykład w Rossmanie z For Your Beauty, ale tam te kosztują około 10, a te 2 zł, więc używam taką szczoteczkę i ten żel. Jedna pompka wystarczy na zużycie, na wymycie całej twarzy, jak mówiłam, dobrze się pieni. Dziwnego, bo posiadam na drugim miejsce sodium laureate sulfate, czyli SLS, produkt, który powoduje pienienie się. No i wiele innych ciekawych, mniej ciekawych rzeczy, bardziej niż ciekawych. Podobno skład nie jest zbyt fantastyczny i z tego co orientuję się i tak patrzę na te znaczki, z tego co rozpoznaję, to zgadzam się z tym. Czy oczyszcza? Ja żadnej różnicy między nim, a na przykład żelem micelarnym z Biedronki za 5 zł nie widziałam różnicy. Tak samo czyścił tamten, jak i ten. Jeden masakryczny minus tego produktu jest taki, że strasznie, ale to strasznie mnie podrażnia. I strasznie, ale to straszliwie mnie wysuszył w momencie, kiedy go po raz pierwszy użyłam. Miałam problemy głównie w koło oczu. Strasznie mi wysuszyło. Plus do tego całe tutaj żuchwy wysuszone, dosłownie piasek się ze mnie sypał. Więc ja go nie częściej niż 2 razy w tygodniu nie używam. Ale i tak jak na przykład dzień po dniu użyję go, to odczuwam właśnie mocne ścięgnięcie skóry, straszne pieczenie oczu i taki dyskomfort. Tak więc to, że jest testowany na skórze wrażliwej, to to chyba raczej nieprawda, no bo ja mam
niby nie wrażliwą, mam normalną skórę, a na jakieś tam problemy skórne mam, w sensie wrażliwości, ale to większość ludzi ma wrażliwą skórę na jakieś dane produkty i tak dalej. Nie jestem zadowolona, mimo że zużyłam dwa opakowania, bo po pierwszym opakowaniu stwierdziłam, że nigdy więcej, ale że zależało mi na tamtym kremie matującym, a to było dodatkowo, to kupiłam i stwierdziłam, że spróbuję i dam drugą możliwość temu żelowi. Może się jednak sprawdzi, jednak nie sprawdził się. Wolę nie przypłacać i nie wydawać tyle pieniędzy, a mieć taki sam efekt, stosując wszelkie inne żele do twarzy, tańsze, no i niepodrażniające i niewysuszające. Ja mam cerę mieszaną, czyli raczej normalną wszędzie, a w strefie tę przetłuszczającą się i problematyczną, gdzie nie gdzie, w większości. Jakieś te zaskórniki, jakieś tam pryszczole wyskakują, więc czy pomógł na to wszystko? Pory jak są, tak są, takie same, szerokie, brudne i tak dalej, niewyczyszczone, więc to na pewno nie zasługa jego, tylko maseczki, ale o maseczce to kiedy indziej. Czy oczyścił pory? Nie oczyścił. Czy usunął te wszystkie pryszczole? Nie, na to też znalazłam inny sposób. I na pewno to nie jest zasługa tego żelu. Tak więc jak dla mnie to jest bubel. Po prostu jest bubel. Nie polecam. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Napiszcie mi, jakie wy macie doświadczenia w związku z tym żelem. Zawiodłam się, niestety. Myślałam, że firma Vichy, porządna firma, zrobi fantastyczny żel. Wiem, że są osoby, które uwielbiają go. Wiem, że są osoby, które go nienawidzą. Chyba większość zaczyna go nie lubić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, napiszcie, co wy o nim sądzicie. Ja jestem na nie, niestety. Na nie. No i napiszcie mi, co wy używacie i co byście mi polecili, bo właśnie skończył mi się i idzie do projektu Denko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa!